W tym momencie było widać jakiegoś gościa, który prawdopodobnie trzymał nóż w ręce i postanowiliśmy uciekać. Hello? Wychylaj się, ty. Ej, ona patrzy chyba. To policja wezwie chyba za chwilę. Dzwoni po kogoś. Ty, będzie ucieczka w... Gdzie ty jest? Tam jest. Dzwoni po Pałę, patrzyłaś. Dzwoni na Pałę. Już? Tak, widziałem jak trzymała telefon, patrzyła. Dzwoni. Szybko. Dawaj się. Ej, tutaj jeszcze szybko. Teraz tam... Dzwoni. Możemy nagrać, jak będziemy mieli wycieczkę na to będzie i nam to usunę. O, wiecie co? O, ale po drodze jeszcze wam powiem, że w takich schronach właśnie zazwyczaj, żeby nie były zalewane, były otwory. To co prawda nie jest taki otwór, bo to były takie duże, szerokie, na planie kwadrata, najczęściej klapy podnoszone i tymi klapami ściekał nadmiar wody do systemów kanalizacyjnych znajdujących się pod spodem schronu.
odprowadzający po prostu no, wszystko co się dało odprowadzał. Słyszałem jakieś głosy, ktoś zaczął przeklinać, więc wydawało mi się, że krzyczał do mnie. Nie wiem, czy wyszło na nagraniu, ale to brzmiało mniej więcej tak. Do domu kur, a nie coś tam, nie dosłyszałem.